Po zmartwychwstaniu Chrystusa rozpoczął się okres głoszenia dobrej nowiny przez apostołów. Jak wyglądały pierwsze wspólnoty? Kim byli uczniowie apostołów i na czym polegało ich wybranie? O tym za chwilę w rozmowie z biblistą, księdzem profesorem Mariuszem Rosikiem. Dlaczego w okresie wielkanocnym tak często słyszymy w kościołach czytania z dziejów apostolskich? Wiemy, że kiedy Jezus zmartwychwstał, to przez pewien czas ukazywał się uczniom. Natomiast 40 dni po swoim zmartwychwstaniu odszedł do nieba w dniu wniebowstąpienia. Dał im ostatnie polecenie, ostatni nakaz, aby szli, głosili Ewangelię, a Pan będzie potwierdzał tę Ewangelię znakami i cudami. I rzeczywiście można powiedzieć, że nasz rok liturgiczny jest w pewnym sensie odzwierciedleniem tych wydarzeń historycznych. Jezus zmartwychwstaje, odchodzi do nieba, rozpoczyna się głoszenie Ewangelii. To są te pierwsze kroki rodzącego się Kościoła, które nastąpiły bezpośrednio po zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu, zesłaniu Ducha Świętego i dlatego przez te 50 dni po zmartwychwstaniu wczytujemy się w dzieje apostolskie, poznając, w jaki sposób Ewangelia, tak nawet geograficznie rzecz ujmując, rozszerzała się dokładnie według tego planu, który zapowiedział Jezus. Bo właśnie w dniu wniebowstąpienia powiedział: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I dokładnie tak dzieje apostolskie pokazują nam to rozszerzanie się Królestwa Bożego. Najpierw pierwsza gmina powstaje w Jerozolimie, później napływają mieszkańcy Judei, czyli okolicy Jerozolimy, później Filip głosi Ewangelię w Samarii i wreszcie pojawia się postać Pawła, apostoła narodów, który niesie Ewangelię do Azji Mniejszej, a później do Europy. No właśnie, te osoby, które nam się pojawiają, bo my myślimy o wybranych, o apostołach, uczniach i od razu myślimy o 12. Natomiast dzieje apostolskie pokazują osoby spoza tego grona 12, takie osoby jak Barnaba, Sylas, wspomniany Filip, które właśnie wychodzą, niosą Ewangelię. Kim oni byli? Jaki oni mieli status? Przecież nie byli apostołami. Wiemy, że Jezus miał także grono 70 uczniów, czyli szersze niż tylko 12, więc istnieją przypuszczenia, że być może niektórzy z nich należeli do grona właśnie 70. Niemniej jednak, gdybyśmy sięgnęli do Ewangelii Mateusza, 28 rozdziału, właśnie do tego ostatniego nakazu Chrystusa, to znajdujemy tam bardzo ciekawą rzecz. Nasza Biblia Tysiąclecia tłumaczy to w ten sposób: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Natomiast gdybyśmy sięgnęli do tekstu oryginalnego, dosłownie należałoby przetłumaczyć: idźcie i czyńcie uczniami. Otóż wydaje się właśnie, że Jezus miał tych 12 apostołów, później miejsce Judasza zajął Maciej i to oni byli tym pierwotnym gronem i oni czynili uczniami kolejne osoby, które zewangelizowali. Natomiast co to znaczy uczynić uczniami? To znaczy w taki sposób przyprowadzić kogoś do Chrystusa, aby ten ktoś przyprowadzał kolejne osoby, czyli czynił następnego ucznia. I właśnie takie osoby jak Sylas, Barnaba, czy właśnie wspomniany diakon Filip, z całą pewnością byli uczniami uczniów. Wspomniał ksiądz profesor właśnie o Filipie jako diakonie. To wróćmy do tego momentu, kiedy apostołowie ustanawiają siedmiu, no właśnie, siedmiu diakonów. To chyba dobry temat też na Niedzielę Miłosierdzia, bo to oni mieli o tym miłosierdziu Bożym świadczyć przez czyny związane z miłosierdziem wobec najuboższych, wdów, sierot, osób tych, które cierpią niedostatek. Opowiada nam o tym szósty rozdział Dziejów Apostolskich, co jest też bardzo ciekawe, bo pokazuje, że w tym pierwszym kościele dochodziło do napięć, dochodziło czasem nawet do konfliktów. My sobie tak wyobrażamy taki piękny kościół, który gromadzi się gdzieś w krużgankach jerozolimskiej świątyni, w pełnym pokoju, takiej jedności, ale jednak... Tak, można czasem tak troszkę z uśmiechem powiedzieć, że zrodził się taki postulat powrotu do źródeł, ale ten powrót do źródeł może czasem oznaczać właśnie powrót również do takich trudnych sytuacji konfliktowych.
Natomiast piękne jest to, w jaki sposób Kościół te sytuacje konfliktowe rozwiązywał. I właśnie, gdy doszło do takiego napięcia w gminie jerozolimskiej, iż uznano, że pewne wdowy są zaniedbywane przez apostołów, przez innych chrześcijan, że nie ma dla nich wystarczającej pomocy czy odpowiednich środków, wtedy właśnie apostołowie wyznaczyli 7 diakonów, wśród których znalazł się także i Filip. I to oni byli zobowiązani właśnie o nie się zatroszczyć. Bardzo ciekawe jest to, że kiedy sięgamy do tekstu oryginalnego, to widzimy tam właśnie słowo diakonein. Ten czasownik oznacza służyć. I dodaje Łukasz, ewangelista, bo to Łukasz jest autorem Dziejów Apostolskich, że apostołowie włożyli na nich ręce. Widzimy więc, że od początku chrześcijaństwa zaczyna się kształtować taki ryt sakramentalny, który ostatecznie doprowadził do ustanowienia instytucji diakonów. To były same początki, ale już widzimy modlitwę i nałożenie rąk i właśnie czasownik diakonein, który stoi u źródła tego urzędu diakona. Tutaj zaczyna ksiądz profesor mówić o sakramentach. To oczywiście jest słowo z późniejszych czasów, ale jednak źródła są tutaj. Jest taki jeden bardzo dla mnie ciekawy moment. Myślę sobie o spotkaniu świętego Piotra w domu Korneliusza, kiedy mamy najpierw wylanie Ducha Świętego, można by powiedzieć bierzmowanie, a dopiero potem mamy chrzest. Jak to pogodzić z tym, że to chrzest jest przecież bramą wszystkich sakramentów? Oczywiście, że tak, dlatego w przypadku Korneliusza nie można mówić o sakramencie bierzmowania, ale o takim wylaniu Ducha Świętego, które dzisiaj w Kościele nazywamy chrztem w Duchu Świętym. Bardzo wiele osób, które są związane jakoś z takimi ruchami odnowy, doświadcza takiego przeżycia, takiego pobudzenia przez Ducha Świętego, pobudzenia miłości Bożej w sercu, na nowo odkrycia tego, kim jest Bóg, jak ważny jest Bóg. I właśnie takie doświadczenie Bożej miłości nazywamy chrztem w Duchu Świętym. Często jest to związane z mówieniem językami, dokładnie tak jak było w domu Korneliusza. Natomiast z sakramentem bierzmowania, i tu znowu ciekawostka, mamy do czynienia wtedy, gdy następuje włożenie rąk. I mamy takie momenty w Dziejach Apostolskich, na przykład gdy święty Paweł znalazł się w Efezie, spotkał tam pewnych uczniów, zapytał, czy otrzymaliście Ducha Świętego. Oni odpowiedzieli, nawet nie wiedzieliśmy, że istnieje Duch Święty. Byli tylko z chrztu Janowego. Dokładnie, tak. Więc on wyjaśnił im, kim był Chrystus, na czym polegało dzieło Jezusa. Przybliżył im całą Ewangelię i czytamy, że włożył na nich ręce i wtedy Duch Święty stąpił na nich, mówili językami, prorokowali. To możemy nazwać już taką pierwotną formą sakramentu bierzmowania, bo mamy ten gest, gest włożenia rąk, który towarzyszy temu sakramentowi. Wspomniał już ksiądz profesor świętego Pawła. Paweł nagle pojawia się na kartach Dziejów Apostolskich i można powiedzieć, że przejmuje prawie całą narrację. To zaskakujące, bo rzeczywiście w Dziejach Apostolskich nie mamy dziejów apostołów, tych 11 głównych. Ich jest niewiele, tych słów. Jest trochę o Piotrze, o tym, co on robił. Jest opis tak zwanego Soboru Jerozolimskiego. I nagle Paweł, który całą narrację bierze dla siebie. Dlaczego aż tak? Tak z uśmiechem możemy powiedzieć, że Dzieje apostolskie to de facto dzieje dwóch apostołów, Piotra i Pawła, z których jeden nie był apostołem w tym sensie, że nie należał do grona 12, a wszystko dlatego, że ten tytuł Dzieje apostolskie nie pochodzi bezpośrednio od Łukasza, który to dzieło pisał, ale jest autorstwa jednego z kopistów. I właśnie dlatego pewnie taki tytuł został nadany całej księdze, choć, jak wspominamy, generalnie widzimy tam przede wszystkim postać świętego Pawła. Jego jak Łukasz by zatytułował w takim razie Dzieje Apostolskie? Ma ksiądz profesor pomysł? Myślę, że Dzieje Rodzącego się Kościoła. Może coś takiego. Tak, bo to są te pierwsze lata rozszerzania się chrześcijaństwa tam opisane i pokazany ten niezwykły przełom, kiedy Ewangelia ze środowiska semickiego przechodzi do mentalności grecko-rzymskiej. To jest właśnie głównie zasługą świętego Pawła. To jest może ten motyw, dlaczego tego Pawła jest tak wiele w Dziejach Apostolskich. Pewnie tak, bo przecież początkowo ta gmina chrześcijańska w Jerozolimie, to ona była całym kościołem,
ale kiedy zaczęła się rozrastać, to po trzech podróżach misyjnych świętego Pawła chrześcijan pochodzących z pogaństwa było dużo więcej niż chrześcijan wywodzących się z judaizmu. Chociaż te drogi rozdzielania się kościoła i judaizmu to trwały dziesięciolecia. Księże profesorze, chciałbym wrócić do książki przez księdza profesora napisanej. Jej tytuł chyba wprost odwołuje się do serialu The Chosen. Podobnie i okładka. I okładka, dokładnie. Księże profesorze, jak ogląda ksiądz ten serial? To ogląda go ksiądz profesor z przyjemnością, czy raczej z takim uśmiechem krytycyzmu? Raczej z zainteresowaniem. Dlatego, że dzieje się tak, że to już Paweł VI w Ewangelii Nuncjandi zaprosił chrześcijan do ponownej ewangelizacji. Myślę, podjął później święty Jan Paweł II, kiedy wielokrotnie mówił o nowej ewangelizacji. Polega ona na tym, że oczywiście Ewangelia jest stara, jak stare jest chrześcijaństwo i tej treści Ewangelii nie wolno zmieniać, ale winny się zmieniać formy. Film nie jest najnowszą formą ewangelizacji, niemniej jednak co pewien czas powstają nowe filmy o Jezusie. Pamiętam pewnie z 40 lat temu taki był bardzo znany film właśnie Jezus z Nazaretu, który był wyświetlany w kościołach, kończył się takim wezwaniem do powierzenia życia Jezusowi. Pamiętamy sprzed kilku, może już kilkunastu lat Pasję Mela Gibsona. No i teraz taki długi film, wieloodcinkowy. Myślę, że każdy autor, który jest jednocześnie twórcą, jest artystą, ma prawo do własnej interpretacji Ewangelii. Dlatego jeżeli pewne treści, które pojawiają się w tym filmie, nawet nie są zaczerpnięte z Ewangelii, ale zasadniczo nie są przeciwne orędziu Ewangelii, to myślę, że twórcy mają do tego prawo i to może wprowadzać takie ciekawe smaczki. Księże profesorze, kończąc już naszą rozmowę, chciałbym wrócić do takiego momentu, w których w dziejach apostolskich ten młody Kościół jest opisywany jako bardzo żywotny, ale też żyjący w bardzo konkretny sposób. Jest mowa o tym, że uczniowie sprzedają swoje majątki, przynoszą uzyskane środki apostołom, że właśnie rozdzielają, wszystko mają wspólne, że żyją w miłości i tą miłością się dzielą i Pan przymnaża członków do Kościoła. Czy to mogłaby być recepta na dzisiejsze czasy, kiedy widzimy odpływ ludzi w Europie z Kościoła? Zapewne w pewnym sensie tak. W pewnym sensie dlatego, że Kościół na przestrzeni dziejów te słowa oczywiście interpretował tak, jak my teraz staramy się interpretować. Jesteśmy wezwani do dzielenia się naszymi dobrami z innymi, do takiej wzajemnej pomocy, również charytatywnej. Ale zwróćmy uwagę, że Kościół wypracował taką instytucję, którą nazywamy zakonami, zgromadzeniami zakonnymi i to właśnie tam najpełniej te słowa są wcielane w życie, kiedy rzeczywiście osoby wstępujące do klasztorów praktycznie wyzbywają się własnej własności. Własności, oddają to na rzecz zgromadzenia. No i wtedy starają się w pełni żyć tymi słowami. Ale jest to wyzwanie skierowane także do wszystkich nas, na taką miarę, na jaką możemy te słowa wprowadzać w nasze życie. Bardzo serdecznie dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję.